Wiewiórki i bobry, bram, bram, bram. Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy popołudniem i to w bardzo ciekawym miejscu, a mianowicie w najciekawszym i najdłużej trwającym, czyli prowadzonym tak naprawdę w Kambodży show cyrkowym Far Circus. To miejsce, w którym można zobaczyć niesamowite występy, zarówno powiązane z kulturą khmerską, jak i po prostu czysto fizyczne. Dlaczego tu jesteśmy? Dlatego, że czekamy na naszych gości, którzy chcą właśnie tutaj kupić bilety i zobaczyć to show. Zatem w związku z tym przyjechaliśmy tutaj, czekamy na nich, pomożemy im przejść przez te wszystkie tutaj procedury zakupu biletu. Niby to nic specjalnie trudnego, ale wbrew pozorom akurat tu pomoc może się przydać. Jest bardzo duża ilość różnego rodzaju sektorów, opcji. Jeden bilet zawiera możliwość spotkania z aktorami, inny jest bez tego, jeden za możliwością wejścia za kulisy przedstawienia, inny bez, etc., etc. Więc chcemy jakby w tym wszystkim pomóc i dlatego jesteśmy właśnie teraz tutaj. No dobrze, to zapraszam was na część dalszą odcinka. Zaraz tam pójdziemy, shopping. Prawdziwa kobieta. Proszę bardzo, mamy mapę siedzeń. Są sektory, tak jak mówiłem. Day after tomorrow jest sekcja pierwsza, czyli siedzimy na samym froncie przed występującymi. Kosztują bilety te $38. Te w sekcji B kosztują $28. Również na froncie, tylko jakby troszeczkę za tymi pierwszymi miejscami. I boczne po $18. Wiem już od osób, które tutaj były, że warto brać AB, że warto. To wiemy. W związku z tym bierzemy sekcję B. Tu szybko wam jeszcze tylko pokażę. Nie będę wchodził do środka, ale... Dobrze, 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 nie krzycz. Tu jest sklep. Sklepik, w którym można kupić różnego rodzaju, oczywiście, gadżety związane z Kambodżą, ale również związane z samym cyrkiem. Nie będziemy tutaj wchodzili w tym momencie. Jeszcze zdążymy. Kochanie, nie wchodzimy. Natomiast spróbuję zajrzeć tutaj. Samo przedstawienie to właśnie nie tylko samo przedstawienie, ale to również przestrzeń, gdzie można coś zjeść. Przyjeżdża street food, gdzie można spróbować sobie typowego khmerskiego jedzenia. Można sobie napić się drinka. To jest coś więcej niż tylko przedstawienie. To jest takie całe wydarzenie. Bardzo podobno fajna rzecz. I nie omieszkamy również odwiedzić, aczkolwiek raczej nie będziemy tu szli razem z naszymi gośćmi teraz, bo mamy jeszcze inne zobowiązania. No ale na pewno to miejsce niedługo odwiedzimy. Fajnie, bardzo fajnie. Juny pokazuje magię z butelką. Pokaż Juny jeszcze raz. Na czym polega magia? O, że wywraca się butelka, pobrudziłaś sukienkę. Że rusza się butelka. Wow! Piękna magia. Prawie tak piękna jak zachód słońca, który nam się dzisiaj szykuje. Także tak. Jesteśmy już w domku, ale chyba jeszcze będziemy jechali w stronę miasta. Zaczął Juny, kochanie, ale nagrywam, no a tutaj stukasz. Także zapraszam was, żebyście zostali, bo zaraz się zaczyna akcja. Proszę, proszę. Bezdroża kambodżańskie przemierza tutaj Juny na swoim wehikule czasu. Super. A i za nią podąża niczym cień mamusia. Nasi goście jadą do miasta na jakieś zakupy jeszcze, a my sobie tutaj spacerujemy wspólnie. Cieszymy się ładną pogodą. Posłuchajcie, jak dzisiaj dają. Tam. Jaki księżyc jest, nie wiem czy widzicie, taki uśmiechnięty, prawie że całkowite zaćmienie. O tam. I obok jakaś gwiazda. Ale tutaj też daje. Tu chyba jeden siedzi. Rozkręca się. A tam dają grubie. Jeszcze Tokaj się włączył. Ale dzik, jak w dżungli. Swoją drogą zachód słońca taki fajny, rozlany, ciepły.
Ta rąk jakiegoś badyla tutaj targała do łazienki, kawał patyka. Tak się zastanawiałem, po co? I tak przyszedłem zobaczyć teraz. Trudno, zobaczycie, że jest zaklapane lustro, niestety. No, dzisiaj nie było umyte, ale trudno. Zrobiła z tego sobie wieszaczek na różnego rodzaju swoje ozdoby. Proszę, a tutaj była zerwać. To są też liście, kwiaty lotosu. Tak zrobiono. No i przygotowała sobie taki punkcik, taki kącik, można powiedzieć. No, bardzo ładnie. Skoro jej się podoba, to mi to nie przeszkadza. Dzień dobry, witam Was serdecznie kolejnego dnia. Jesteśmy już na mieście, jak widać to może mocne słowo na mieście, ale już wyjechaliśmy z domu. Musimy zrobić trochę zakupów. No zjeść śniadanie jeszcze oczywiście, ale przede wszystkim zakupowo dzisiaj, bo wieczorem planujemy małego grilla. Także udajemy się zaraz na market. Pojedliśmy sobie w kmerowni i teraz na jedzeni mogliśmy bardziej świadomie i przemyślanie podejść do dzisiejszego dnia i zdecydowaliśmy, że pojedziemy najpierw do makro, bo mamy do zrobienia trochę zakupów jeszcze do uzupełnienia na przyjazd kolejnych gości, więc makro nam się przyda, a wracając pojedziemy na market Psa Lu i kupimy tam rzeczy na dzisiejszego grilla. I taki na razie jest plan, w związku z tym najpierw zapraszamy do makro, ale tam już byliście z nami nieraz, w związku z tym filmowania raczej dużo nie będzie. Na razie krążymy po uliczkach dookoła Psalu, czyli marketu północnego. Zatrzymaliśmy się przy stoisku z kurczakami. No tak jak mówię, musimy zrobić trochę zakupów. Być może nawet na sam market nie będziemy wchodzić, jak uda się tam zrobić zakupy po prostu tutaj w tych uliczkach dookoła. Też mega fajna sprawa. Tak sobie robić zakupy, jadąc motorem. Co to jest ten ciekaw? Wygląda jak cebula, ale nią na pewno nie jest. Green pumpkin. Green pumpkin? Aha, te ogórki wyglądają tak trochę. Where? And pumpkin. A. Rośnie nam ilość zrobionych zakupów. Teraz staram poszła kupić wołowinę. A potem jeszcze warzywa. Kto nie ma w głowie i w pamięci, ten ma w nogach. Jak byliśmy w makro, nie kupiliśmy musztardy, a potrzebujemy nam na grilla, ale znowu tu przechodziłem i zauważyłem fajna seria ginów z tutaj jakby lokalnych. Hand distilled in Phnom Penh, ręcznie destylowane w Phnom Penh, Mekong Dry Gin Seekers. Jest wersja dry gin, jest złoty gin, mamy coś takiego, co się nazywa Jason Kong gin i wygląda tak fioletowo-bursztynowo, ale fioletowo, bardziej tak na denaturat, podchodzi pod denaturat. Jest Mekong wódka też z tej serii Seekers. Proszę bardzo. I żeby była jasność, jakie mamy ceny tych produktów. 29 dolków za gin, 25 za tego Konga. Wódka 707, 20 dolków. Cenią się skurkowanie. Mamy likier pomarańczowy za 16. Mamy likier kawowy też z tej serii za 18. No nieźle, nieźle, przyznam szczerze. Jakieś też fajne dżiny. Dobra, ale ja tu jestem po musztardę, więc idę w poszukiwaniu musztardy. Już chyba ostatni przystanek po drodze.
warzywa do szaszłyków. No dobrze, bo nie bardzo już chcieli układać rzeczy. Zaraz ruszamy do domu. A to co jeszcze mają? Chyba ryby jakieś. A nie, już nie mają. Marynata przygotowana do karkówki. Karkówka jest tutaj. Tam jest bekon. Tu mamy kurczaka. Tu mamy wołowinę. Będzie marynowane mięso teraz. No i mam nadzieję, że wyjdzie kapitalnie na wieczór. Ale piersi z kurczaka. Elegancko. Flaga została przeniesiona w narożnik. Zgodnie z sugestią. Teraz ma więcej miejsca, żeby łopotać i będzie widoczna z większej ilości stron. To po pierwsze. A po drugie, chciałem wam tylko przypomnieć, że jeśli nie odwiedziliście jeszcze kanału Wiecznie Wolni Patryka i Mileny, to warto do nich zajrzeć i zobaczyć, co ciekawego u nich słychać. No, to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Flaga, mam nadzieję, że będzie się trzymała. Muszę zdjąć solidniejszy ten, jakby to powiedzieć, patyk? Drążek? Coś takiego. Znaczy, będę mógł ją zatknąć, bo to jest troszkę za krótkie. Więc będę musiał pewnie gdzieś się wybrać, bo tutaj w okolicy zrobiłem taki rekonesans i nic lepszego nie znalazłem. Coś trzeba będzie po prostu kupić, jakąś rurkę czy coś takiego. Może kawałek bambusa, o. Pepper? Oh. But not too much pepper, because in this as well pepper. Okay. Taran przygotowuje tzatziki pierwszy raz w swoim życiu. Co? Na bazie, no niestety, jogurtu 0%, ale to jest słodki jogurt, tak jak tutaj można kupić. Niełatwo jest kupić coś, co nie jest słodkie. Yes, baby, soul as well. Garlic is the most important and yogurt in it. No, of course, cucumbers. Spoon, łyżka, we add yogurt, dodajemy jogurt. Yeah? Tak, you mix it and you will see. Okay, one spoon first. Okay, 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 mix it. No, it's not enough. Slowly, slowly, step by step. Zawsze łatwiej jest odjąć, dodać niż odjąć. Not too much because it's a little sweet. No, it's okay. Proszę bardzo. No i będzie miała tzatziki. A you want tzatziki too? Baby, it will be yogurt, not tzatziki. It left over anyway. No to pięknie. All of them. I made this sauce, finally! Myślałem, że zjem dobre tzatziki, a tymczasem, proszę bardzo. Can I try it? Mogę spróbować? Uwaga. No baby, it's sweet. Oh. Słodki jogurt i sól. Sweet yogurt with salt. This has nothing to do with the tzatziki, baby. Oh, I'm sorry. I have to try to repair it. Postaram się coś z tym zrobić. Umotku. Oh, vinegar! We forget vinegar! To da trochę octu. Gdzie? Thank you. Proszę. A lot? Nie dużo. Troszkę. Yes? No dobra, spróbuj. Awesome. Tzatziki supposed to be like a sour garlic salty. No dobra. Jestem bardzo ciekaw. Kolejne podejście. Nie bierzcie słodkiego jogurtu, masakra. Dramat. More garlic. Ale no more salt. No more salt. Już więcej soli nie jest, słone jak ho. Ale powoli ten słodycz znika, no. O, dzięki octowi, no. Okej, I think maybe one would be enough. Boże, ty dziupka. Tzatziki po kambodżańsku ze słodkim jogurtem. Wczorajsza miejscówka bardzo nam się podobała. Co nie zmieniło jakby niczego w dzisiejszej decyzji o tym, żeby popołudniową porą wybrać się na basen tutaj do Garden Village. Przyjechaliśmy tutaj z dziewczynami, nasi goście, chociaż złożyliśmy im propozycję wiadomością w elektroniczną, ale nie odpowiedzieli, więc chyba odpoczywają. Baba, yom dang, okun. W związku z tym nie budziliśmy ich, tylko przyjechaliśmy sami.
daddy. Hi, daddy. You need happy? Happy. And you need show how you have the swimsuit. Show your swimsuit. Get up. There. Yeah. Stay. Okay. Oh, pink. Ta, go swim. Go. I take my ball. Huh? The ball. Okay. Wróciliśmy właśnie do domu i dobiegają mnie z kuchni dźwięki. Tak, myślałem. Zobaczcie, co kupiliśmy dzisiaj. Krewetki kupiliśmy. Słodkowodne wprawdzie, z Tunnel Sap, z tego jeziora tutaj. Ale świeżusieńkie od pani, która sprzedawała tutaj u nas na ulicy, na rogu. To nie wszystko są krewetki, niektórzy to są te... Lobsters. Baby lobster. Baby lobstery. One są takie sobie do jedzenia. To nie jest to samo, co krewetka. Wolę krewetki, ale są świeżusieńkie. Fresh, fresh, fresh. Mm-hmm. Bardzo pyszne. No, a tutaj już wszystko przygotowane, zamarynowane. Jeszcze tylko zrobić szaszłyki. A ja idę rozpalać grilla właśnie w tej chwili. Krewetki! Bo dzisiaj lecie swim. A? This is lotte. No i zgodnie z planem ruszyliśmy. Rozpalam grilla. On już tutaj dobrze tam w środku się rozgrzał, rozpalił, więc poczekam, jak to się ładnie zajmie i będziemy mogli wrzucać jedzonko. Także zaczynamy grillowanie. Idę na górę, to znaczy jestem już na górze, będę znosił jedzenie na dół do grilla. Juny woła mnie na dole. Jestem, Juny, jestem! Bo się chowanego chciała bawić, to powiedziałem, żeby liczyła. Ja wszedłem na górę, żeby zabrać tutaj rzeczy. Widzę, o. Tarek już przygotowała przepięknie. Palę szaszłyków. Mięsko piękne. Boczuś piękny. No dobra, to ja zaczynam znosić sosy, musztarda. Ketchup jeszcze wezmę. I chrzan. Teraz warzywka tam Tarek kroi. Mmm, nie baby. Będzie pysznie. What? Super. Tarek wpadła w artystyczny nastrój i przygotowuje różnego rodzaju właśnie takie prace, które zaczęła rozwieszać po domu. Zaraz wam pokażę jeszcze jedną. Tutaj. O takie. I tak się pojawiają. Ja wchodzę gdzieś tam, nagle pyk, pyk, coś nowego wisi. Dobrze, niech robi to prywatna galeria. W końcu się stworzy tutaj. Będzie fajnie. Proszę, jakie przebicie. Lustro. Juny! Juny! Hej! Gruba śpi. Bije na wymarsz. Nie. Przepraszam. Skąd wiedziałaś, że cię nagrywam? Przepraszam. Śpi sobie dalej. Śpi sobie dalej. Zobaczcie. Tato już w ogóle przegina. Co jest, kota? Because you feel so funny. Jak tak śmiesznie leży, dokładnie. Look at his leg. No. Dobrze, jak leg wygodnie, to niech leży. Znosimy resztę rzeczy. Idę z wołowiną i z nożami. Tak, kochanie, widzę, masz masło i ketchup, tak? Dobrze, to idź ostrożnie. Trochę jeszcze za mocny ogień jest na grillowanie, ale wszyscy głodni, także tutaj po obrzeżach troszeczkę już porozłożone. Tak. O tak, ja zabierałem, tak, jest na górze, teraz przyniosę. Tu już się ładnie robi. Ale gorące. Dobra. Troszkę dalej od środka. Tam niech sobie płonie. A ten niech się robi. Dobrze. Tu mięso, a tutaj krochom. Nie wiem, czy będzie to widać. Siedzi tam. Pilnuje już, żeby coś dostać. Goście jeszcze na dole siedzą przy grillu, ale jedzenia okazało się, że jest tak dużo, że zjedliśmy może połowę, reszta została, jeszcze mnóstwo szaszłyków, jest mnóstwo marynowanej karkówki, jest jeszcze troszkę innego mięsiwa, jest, co jest, no jest, są na przykład jeszcze krewetki, ale krewetki już do jutra nie przetrzymają, trzeba je, coś z nimi będzie zrobić, albo kotkowi dać. I no, i bardzo przyjemna impreza była, tak jak mówię, goście jeszcze sobie siedzą, niech siedzą tak długo, jak tylko sobie mają ochotę.
Natomiast ja mam jeszcze dużo roboty przy laptopie. Muszę złożyć cały odcinek, wypuścić go, także jeszcze przede mną roboty. No i troszkę odpowiedzieć na komentarze. Tak, kochanie, weź butelkę, zajmij się nią. No to ja do roboty. Goście jeszcze na dole sobie siedzą i rozmawiają. I to bardzo miłe, że spędzają tak sobie miło czas. Tarąg kończy już tu przygotowywać na jutro śniadanie. Będzie kurczaczek. It will be so good tomorrow. Jest pięknie zamarynowany. Jest już przygotowana baza do sałatki. No i oczywiście ryż do tego wszystkiego. Takie będzie śniadanie jutro. Natomiast ja chciałem się podzielić taką informacją nieoczekiwaną, która taką tak była bardzo przyjemną. No. Kiedyś zawiozłem do Adama jeden z grilli, którymi handlowałem. I on tam leżał, u niego leżał. I dzisiaj do mnie Adam zadzwonił. Sprzedałem grilla. Także Adam sprzedał mojego grilla. Bardzo fajna informacja, bardzo miła. Ja trochę zarobiłem, Adam trochę zarobił. Myślę, że razem jesteśmy zadowoleni. To fajna informacja na koniec dnia taka była. Dobrze, to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję tradycyjnie już za oglądanie. Zapraszam serdecznie na jutro. 7 rano, czasu polskiego. Odcinek kolejny. Dzisiaj piękne dzięki. Jak się podobało, zachęcam do lajków, do komentowania. Jak jeszcze nie subskrybujecie kanału, a chcielibyście go oglądać i dostawać powiadomienia o tym, że wchodzą kolejne odcinki, zachęcam do subskrypcji za tym. Miłego dnia! Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć, hej, do jutra!